Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem w Lublinie. Moją gościnią jest Katarzyna Zamojska, mama Hani i Jantka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, dlaczego Helen Doron? Kolorowo, wesoło. Zainteresowanie angielskim wzbudzone już od najmłodszych lat u dziecka. No powiem też wprost, że mam łatwy dojazd. To też mi dorzadowało na początku wyboru szkoły. To było wszystko w jednym miejscu, po drodze. A nie oszukujmy, szukamy też takiego miejsca, żeby było łatwo zaparkować i to wszystko było płynnie, praca, dom i tak dalej. Czyli jednak logistyka życia codziennego. Logistyka życiowa miała bardzo duży wpływ, aczkolwiek oczywiście, no czytałam najpierw, co to jest tam Helen Doron, na czym polega ta metoda i czy ewentualnie mojemu dziecku w ogóle może się podobać, czy nie lepsze by były jakieś indywidualne zajęcia. Ale akurat w tym wieku, kiedy zaczynała Hania, czyli lat 5, lepsze były zajęcia grupowe i ta grupa, która motywowała do pewnych zachowań, więc wybór padł na Helen Doron, a logistyka była cudowna. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. I co pamiętasz z tych pierwszych zajęć? No, bo to ile lat temu było? 10? Prawie 10. 9-10. No takie siedzenie, że tak powiem, na tych zajęciach przy tych dzieciach. Pamiętam dwie mamy, bo z jedną mam cały czas kontakt i się utrzymuje ten kontakt i dzieci się przyjaźnią. Drugą nie, ale pamiętam te dzieci, które tam były. Jedno było bardzo rozwydrzone, że nie można było spuścić wzroku, że jak tylko się rodzic odwracał, to już momentalnie ten angielski schodził na dalszy plan. Inne były bardziej skupione. Dzieci były różne, prawda? Ale to nie była duża grupa i dało się nad tym wszystkim zapanować. Później jakoś to płynnie przeszło, że już człowiek nie pamiętał, że trzeba siedzieć te parę minut na tych lekcjach. Później już same zostawały. Później to już była po prostu taka miłość do tego, że przychodzenia do tego miejsca. No i jeszcze oprócz tego takie różne zajęcia dodatkowe, bo Helen Doron powodowało to, że mieliśmy takie możliwości nocowania poza domem. To też się zdarzało. To bardzo duża atrakcja dla dzieci jest. Bardzo duża atrakcja. To jest naprawdę, to się rzadko zdarza, bo takie dziecko, które jest powiedzmy początek szkoły podstawowej i nagle zostaje na noc na materacach z innymi dziećmi, ogląda do późna w nocy filmy. To wszystko bardzo nas wiązało i to się nam bardzo podobało. I rodzice mają wolne. Rodzice mają wolne, to też. Były bardzo fajne są zakończenia roku szkolnego. Taki mieliśmy i w Kazimierzu, gdzie my mieliśmy wolne. Oni latali po tym Kazimierzu i zdobywali punkty i tak dalej, zwiedzając przy okazji Kazimierz na Starym Mieście w Lublinie, w Skansenie w Lublinie. No pamiętam te zakończenia i one są świetne i nie dość, że to są atrakcja dla dzieci, to taka od razu integracja rodzinna, bo zabieraliśmy Hanię, kogoś, jeszcze kogoś znajomego na spacery i nie no. Bardzo fajnie. Hania odkryła na przykład w którymś momencie, że bardzo fajnie jest strzelać z łuku, bo w Helen Doron była jakaś jedna z atrakcji, strzelanie z łuku. Także czyli angielski to nie tylko angielski w Helen Doron, tylko jeszcze takie te życie w koło. No właśnie, a ty teraz tak, bo Hania ma 14 lat, chodzi już, uczy się już ponad 9, tam plus minus. Na ile zna ten język? Czy używa go do czegoś poza... To teraz powiem za Hanię. Hania twierdzi, tak, że myśli po angielsku. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo ja akurat nie jestem, nie mam takiej wyobraźni, nie mam znajomości takiej języka i w ogóle nie mam zdolności takich językowych. Natomiast Hania twierdzi, że ona myśli po angielsku. Na pewno czyta już wszystko po angielsku. Stara sobie kupować książki. Jest zafascynowana komiksami, a to też się wiąże, że te komiksy, taka klasyka marvelowska czy tam amerykańska, to lubi ją po angielsku, w oryginale, jak to się, nasz przyjaciel mówi, Szekspira się czyta w oryginale. Ale tak ona odbiera. Netflixa też się ogląda, wyłączając, że tak powiem, lektora, bo twierdzi, że to rani uszy aż jak lektor, tylko słucha to, jak mówią aktorzy. Więc no chyba to bardzo duży 14-latka, która no, uważa, że brzmi ten angielski lepiej niż jakiekolwiek tłumaczenia, więc rozumiem, że nawet jak jakieś słowo jest niezrozumiałe, to z kontekstu jest w stanie wyłapać wszystko.
Ona na pewno chce iść dalej na zasadzie rozszerzonego angielskiego w liceum, bo teraz jest na etapie wyboru szkoły, prawda? Czy jak ogląda te filmy po angielsku albo czyta książki, to wyłapuje jakieś rzeczy kulturowe z kontekstu? Bo to czasami jest, kiedy tłumaczy się pewne rzeczy, to nie da się tego przetłumaczyć dosłownie, więc bez znajomości jakiejś kultury czy kontekstu danego kraju. No i to słownictwo, prawda? Że jedno słowo może różne mieć znaczenia. No twierdzi, że tak, że tak śmiesznie czasami, bo oglądałam jakiś film o bohaterze z nią, nie jest to moja bajka może filmowa, i spytała się mnie, czy przeszkadzać mi będzie, jak wyłączę tego lektora, bo jej przeszkadza. I ja mówię, no dobrze, no dla mnie oni tylko skaczą i biegają, więc w sumie nie muszę rozumieć, co mówią. Także no, nie zmienia już tego. Ale teraz na przykład odkryła, że szuka na stronach różnych, czyli też angielskich, wszystkiego na temat osób niewidomych i te artykuły czyta po angielsku. Więc to już są na pewno takie artykuły, które wymagają no, szukania pewnego słownictwa specjalistycznego. No, takie ma zainteresowania i na pewno będzie chciała dalej się go uczyć i ciągnąć dalej. Czyli wiąże swoje przyszłe plany z angielskim jako celem samym w sobie, czy on jest tylko środkiem do jakiegoś celu? Tu akurat nie jest bardzo ukierunkowana w tej chwili. No bo jeżeli uczy się tego języka niewidomych, czyli języka Braille'a, no to jakby nie studiuje z angielskiego samej filologii czy angielskiego, tylko używa angielskiego, żeby coś dalej zgłębić inne tematy. Tak, ma takie wahania. Czasami mówisz, że fajnie by było pójść w ogóle i studiować sam język angielski, a drugim stronem ma bardzo dużo zainteresowań związanych artystycznych, chodzi o malarstwo i plastykę. I angielski to tak bardziej poszerzający jej dostęp do jakiejkolwiek wiedzy na świecie. Już nie ogranicza się, że angielski to jest, że chciałabym uczyć angielskiego, czy studiować angielski. Już tak widzę, był taki moment, może parę miesięcy, że sobie tak w głowie układała, a teraz już może nie. Na pewno klasa ta licealna to musi być z rozszerzonym angielskim. To na pewno. I to już sobie taki ma cel i tak szukamy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Zamojska, mama Hani Jantka, a my za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Subskrybuj nasze kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie helendoron.pl. Dzięki Helen Doron English twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość. To jest Angielski z przyszłością, rozmowy Helen Doron English. Moją gościnią jest Katarzyna Zamojska, mama Hani Jantka, i rozmawiamy o wpływie nauki angielskiego na rozwój Hani, starszej córki. To chyba jest za wcześnie, jeżeli ona ma 14 lat, to chyba jest za wcześnie, żeby mówić, że ma jakieś ugruntowane, sprecyzowane swoje plany zawodowe na dorosłość. To nie jest ten wiek. To tak szkoła niby wymusza to, że to jest ten pierwszy moment, że trzeba te decyzje podejmować, ale to w większości przypadków się nie udaje. Wymusza. Ja to się śmieję, że teraz co drugie dziecko to będzie lekarzem, bo tak jak się pytamy wszystkich kolegów i tak dalej, nawet ci, którzy jeszcze 2 lata temu odpowiadali mi, że będę informatykiem, nie, już nie, będę lekarzem. Nawet jak mówimy cokolwiek na ten temat, nie, będę lekarzem. I ta 8 klasa, 14-latki, niektórzy są tak ugruntowani, że wiedzą, nie? Co, może im się to zmieni, ale są ugruntowani. Hania nie jest ugruntowana w tych swoich przekonaniach. Na pewno wie, że lubi angielski i to jest na pewno, ale to, co chce robić w życiu, to jest absolutnie jeszcze daleka droga do takiej decyzji podjętej, że chce być kimkolwiek w życiu konkretnym zawodzie wykonywać. Czy jest jeszcze coś, do czego Hania używa angielski, oprócz filmów, komiksów, czy nie wiem, poszuka jakichś informacji dotyczących innych przedmiotów? No, rozmawialiśmy, że tego Braille'a. To takie poszerzanie jej zainteresowania. Te zainteresowania się tak szybko zmieniają w tym momencie. Nawet no ja nie jestem w stanie zrozumieć, co ukierunkowało dziecko, które nagle chciałoby wiedzieć, jak to jest, będąc niewidomym. Co czuje, jak odczuwa, co taka osoba, jak żyje w ogóle, prawda? Więc nie wiem, skąd się to wzięło. I dlaczego akurat? No, takie chyba nietypowe zainteresowanie. Ona mówi, że tak od 3 miesiąc, więc podejrzewam, że minie miesiąc i będzie coś innego na topie, bo to tak jest. Jest to prawdopodobne. Tak, także to są... Natomiast komiksy są już od dłuższego czasu, więc nic się nie zmienia w komiksach. I w rysowaniu. Rysowanie odstresowuje podobno.
No to tak mówią. A 10 lat nauki angielskiego, co motywuje, żeby tak długo uczyć się języka angielskiego jako dodatkowe zajęcia? Ale ona to lubi. Czyli przyjemność. Tak. Nigdy nie słyszałam, żeby pójście teraz w tej chwili na te ponad 2 godziny, żeby to było coś nieprzyjemnego i że nawet jak jest bardzo zmęczona, no bo to jest 8. klasa, ma prawo być zmęczona czasami, to idzie z przyjemnością. Był taki moment, kiedy Helen Doron odbywały się stacjonarne zajęcia, było cały czas online, czyli to był taki jedyny moment, kiedy mogli wyjść, prawda, z domu. No to dla mnie to było super i ja uważam, i dla Hani też. I lubiła tą grupę, w której była. Teraz może się trochę te osoby zmieniły, ale dalej lubi. No nie, po prostu ona to lubi. Właśnie, a wyzwania związane z pandemią, czyli lekcje online, siedzenie w domu, brak kontaktu z rówieśnikami, jak to wszystko wpłynęło na naukę angielskiego i w ogóle na jej rozwój? No to dla mnie jedynie Helen Doron w pewnym momencie uczył angielskiego i był dostęp do angielskiego, bo tak szkoła nas trochę zawiodła, szczególnie w języku angielskim. Ja tak zauważyłam i ona też zresztą. A Helen Doron to były te momenty, kiedy i poradziło sobie Helen Doron z tymi połączeniami, nie było żadnych problemów. Wiadomo, no to trochę inaczej, ale wydaje mi się, że to też dużo chęci trzeba mieć. No ale w momencie, kiedy była możliwość od razu przejścia na te takie stacjonarne, to od razu to było zrobione i to też było dla nas bardzo dobre, pozytywne. No, trzeba wychodzić z domu, trzeba mieć kontakt z ludźmi. No inaczej, no zamknięci to co my jesteśmy? Zdziczejemy. Jak ktoś nie jeździ parę lat na rowerze albo nie jeździ samochodem, to też później ma lęk, prawda? Bo wyjeżdża na tą drogę i ma lęk. I oni teraz mają lęki. I z tymi lękami później się trzeba zmierzyć. Jeden ma lęki większe, drugie mniejsze, ale mają lęki. Tak, no dużo psychologów właśnie teraz mówi o problemach psychologicznych nastolatków związanych właśnie z odcięciem od rówieśników spowodowane pandemią. Takie mamy czasy, takie chyba musimy sobie z tym jakoś poradzić w taki czy inny sposób. Mam nadzieję, że skutecznie. Angielski z przyszłością. Oddajmy głos naszym uczniom i zobaczmy, jak podchodzą do nauki w domu. O tym Konrad, 14-latek, nasz uczeń, 14-latek z Kielc. W domu uważam, że nie jest trudna nauka, ponieważ dostajemy wszystkie potrzebne materiały i jest łatwo się uczyć, po prostu, tak uważam. Czym więcej człowiek się uczy, tym lepsze są wyniki i stopnie. Zawsze jest właśnie tak zadawany na styk, nie za dużo, nie za mało. Dostajemy też właśnie w książkach, jest dużo informacji, z których możemy się uczyć. Jest wszystko bardzo dokładnie i zrozumiale napisane. To był Konrad, uczeń z Helen Doron English z Kielc, a my wracamy do rozmowy w studiu. Moją gościnią jest Katarzyna Zamojska, mama Hani Jantka. Jak ta nauka i to zadawanie do domu i to uczenie w domu wygląda w waszym przypadku? Kiedyś słuchaliśmy płyt, jeżdżąc po mieście w samochodzie. Bo teraz już nie mamy płyt, teraz mamy tylko streaming no albo download tak zwane. Właśnie, ale też w którymś momencie zorientowałam się, że płyt nie mogę słuchać w samochodzie, bo nie mam już na czym odtwarzać. Mam zmieniony samochód, ale gdzie mój... Nie ma odtwarzacza w samochodzie. Nie ma odtwarzacza w samochodzie. Nawet byłam zdenerwowana do mojego męża. Mówię, ale gdzie odtwarzacz? Przecież my Helen Doron odtwarzamy płyty. Już teraz tak nie ma. Nie ma takich samochodów starych. Przerzuciliśmy się i później był Instalink, który bardzo nam dobrze szedł i pilnowała tego sama i to mogę powiedzieć, Instalink to była rzecz, którą naprawdę pilnowała. Fakt faktem, że nagrodą było bilet do kina. To może to było motywacją, zwłaszcza jeżeli to był film o superbohaterach i po angielsku. Może i tak, ale w ogóle ważne, że była jakaś motywacja dodatkowa, nie tylko to, że no bo oceny nie ma, to motywacją było właśnie ten bilet. A teraz? No teraz robi ćwiczenia, aczkolwiek Hania nie jest bardzo systematyczna, bo czasami dostaje telefony z Helen Doron, że mogłaby być bardziej systematyczna w odrabianiu pracy domowej. Tyle tylko, że bardzo dobrze idą jej później te testy takie, które są robione w Cambridge'u przed egzaminami. Więc chyba jednak jej w głowie coś zostaje, mimo że systematycznością jest może gorzej. No może nauczycielce też zależy, żeby podciągnąć ten poziom jeszcze wyżej, mimo że jest wystarczający. Zawsze można powiedzieć, że można lepiej. Tak jest. Zawsze można lepiej. Czy Hania zdawała jakieś egzaminy Cambridge tak, właśnie? Tak, a propos, tam ile?
Oj, właśnie to już mówiłam, żeby mnie nie pytać ile, bo jak jestem na rozdawaniu dyplomów, to się zastanawiam, ile mi jeszcze zostało do końca. I tu właśnie z panią rozmawiałam, że chyba tylko dwa, bo jesteśmy już na takim poziomie B1. I teraz miała właśnie w środę próbny Cambridge'a. Jakoś zadowolona wróciła, więc... Czyli poszło dobrze. Pewnie poszło dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Katarzyna Zamojska, mama Hani Jantka. Rozmawialiśmy o nauce angielskiego dla dzieci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Tato i mamo, ja chcę wam coś powiedzieć, że chciałbym chwilkę dziś z wami posiedzieć i pobyć razem i wszystko wam powiedzieć. Rodzice wciąż się spieszą i że tak trzeba, chcą, bym w to uwierzył, bo muszą zdobyć to i tamto kupić, lecz wtedy cierpi miłość. A mój tato, musicie się zatrzymać i rozluźnić na łące kochać kwiaty. Przytulić dzieci naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą. Gotowe danie z mikrofali, szczególnie żeśmy razem w piłkę grali. Mamo i tato, musicie się zatrzymać i rozluźnieni na łące kuchać kwiaty. Przytulić dzieci naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą świat. Happy kids, happy world, you and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change.